Kochanie, tak króciutko. W zeszłym tygodniu byłam na tańcach czwartek i ogólnie, wiecie, to jest grupa 30+. Jazz, hip-hopem połączone razem, dość wymagający taniec. Ale chodzi o to, że jakby ten pan, który prowadził zajęcia, od samego początku mówił, że on nie jest w stanie zrobić kilku ruchów, bo go szyja boli, że dzisiaj po prostu będzie tak bardziej lejtowo. Oczywiście zrobił nam standardowe zajęcia, czyli potem miałam jak zwykle zachwasy. Ale chodzi o to, że ja jakby od początku nie miałam takiej pewności, żeby do niego podejść, żeby się o niego pomodlić, tylko czekałam na moment, kiedy mi Duch Święty powie, że mam do niego podejść. I to było już po zajęciach. Ja się przebrałam i wyszłam, on siedział wtedy już tam, no przy wejściu w każdym bądź razie. I ja podchodzę do niego i mówię, czy mogę się teraz o ciebie pomodlić? A on tak się na mnie patrzy, ale o co ci chodzi? A ja mówię, no położę ręce na ciebie, pomodlę się i przestanie cię boleć ta szyja. On mówi, to mogłaś to wcześniej zrobić, przed zajęciami, nie? A ja mówię, no ale przecież ty w to nie wierzyłeś. No tak, nie wierzyłem. A mówię, a teraz mogę? On mówi, no możesz. Położyłam ręce, został uzdrowiony i za chwilę była kolejna dziewczyna, mówi, a mnie gardło boli, czy możesz się o mnie pomodlić? Ja mówię, nie ma problemu. Pomodliłam się o tą drugą dziewczynę i też jak ręką odjął, ból zniknął. I wiecie, to tylko jedna z takich sytuacji. Każdego dnia gdzieś tam coś się dzieje, tak? Ostatnio z Tomkiem jeździmy do Legionowa na ewangelizację. Tam jest mnóstwo młodych ludzi, którzy są chętni, którzy oddają życie Jezusowi, którzy słuchają Ewangelii, którzy naprawdę pragną zmiany w swoim życiu. Wiecie, ostatnio spotkałam dziewczyny, które chodziły do, jakby uczestniczyły w edukacji domowej. I ja z nimi rozmawiałam na takiej zasadzie, że słuchajcie, bo ta edukacja jest czymś fajnym, czymś wspaniałym. A jak się z tym czujecie? Dlaczego wybrałyście taką formę? A one mówią, dlatego, że miały takie przekonanie, że mogą robić to, co chcą. A ja mówię, a jest jeszcze więcej, nie? I zaczęłam im głosić o Jezusie. I te dziewczyny naprawdę słuchały tego, co do nich mówię. Wiecie, młode pokolenie jest bardziej otwarte. Już nie są tacy schematyczni jak kiedyś, poprzednie pokolenia. Są bardziej otwarci na to, co im proponuje Duch Święty. I wiecie, tam była jedna dziewczyna, która mówi, wiecie, ręka mnie boli jakoś tak w łokciu. Nie mówię, dobra, położyłam rękę, pomodliłam się o nią i ona zaczęła, jeszcze nie skończyła modlitwy, a ona już zaczęła ruszać, nie boli. A ja mówię, no dobrze. No i za chwilę, a mnie głowa boli, a czy może się pani o mnie pomodlić? A ja mówię, tak, oczywiście. Położyłam ręce, przestała ją głowa boleć. Wiecie, jest takich sytuacji naprawdę mnóstwo. Tylko kwestia, że ja musiałam sobie coś przełamać. Ja musiałam po prostu zdecydować, że ja chcę. Że po prostu nie będę czekała. W autobusie ostatnio jechałam z człowiekiem, dostałam słowo wiedzy, że to jest człowiek uzależniony od narkotyków. I dałam mu ulotkę i powiedziałam, wybierz Jezusa. Wybierz Jezusa, bo wiem, że ćpasz, przestań ćpać. I on zdziwiony schował tą ulotkę do kieszeni i wyszedł. Wiecie, to jest ważne, żeby po prostu nie zagłuszać Ducha Świętego.